Cześć, to Creeper YT Game i dzisiaj spróbuję was nauczyć podwójnej ognistej włóczni. To jest mój pierwszy tutorial, więc proszę się nie śmiać. No i zaczynamy. Najłatwiej, żeby zrobić tą włócznię, musicie wejść na trening i tam to wszystko zrobić. Wiecie chyba o co chodzi, nie? Musimy wziąć Skorpiona. Aż czego innego, przecież nikt chyba oprócz Skorpiona nie ma włóczni w tej grze. Musimy wejść, obojętnie jaki skin, weźmy sobie... Dobra, weźmy sobie Cold War i wybieramy ninjitsu, ale obojętnie jakiego, bo to jest i tak prawdopodobnie w każdym wariancie, ale najlepiej żebyście wybrali ninjitsu, bo gram na nim bardzo długo i wiem jak to mogę zrobić tak najłatwiej. Dobra, żeby jakoś... Dobra, kogo bierzemy? Kogoś, kogo nie lubię. Kogo najbardziej nie lubię stąd. Raiden oczywiście. Nie lubię go za bardzo. Nie lubię, szczerze, naprawdę. Wiem, możecie powiedzieć, ale jak ty możesz Raidena nie lubić? Każdy nie lubi kogo chce. Ja szczerze naprawdę nie lubię Raidena, tak jak innych z dziesiątki. Teraz tak. Jezus Maria, głośno. Musicie wejść na włócznie. Musicie zrobić włócznie, czyli wiecie jak chyba się robi. O, proszę bardzo, się zrobiło. Musimy teraz kliknąć R2, przy tym będziemy klikać kwadrat, czyli w tym samym momencie. Sorry, jak coś źle powiem, ale to jest mój taki pierwszy tutorial w Mortal Kombat 10. Mam nadzieję, że wam się spodoba. I to powinno wyglądać tak. Jak już mamy zrobioną tą całą podwójną włócznię, musimy na końcu, jak już będzie to wszystko kliknięte i będą włócznie w przeciwniku, już w przeciwnika, rzucone, to musimy kliknąć jeszcze raz R2. Ja wam zademonstruję. Jak już zaciągniemy tego przeciwnika, będziemy już włócznia się w niego wbije, to musimy kliknąć jeszcze raz R2. Podwójna włócznia i R2. No nie to, jeszcze raz. Spokojnie, dajcie mi chwilę. No. Ja mam nadzieję, że ten poradnik wam się przyda. Dziękuję oczywiście za oglądanie. Widziałem, że byliście... Tam wbiliśmy 930, bardzo dziękuję. 207 jeszcze w 3 dni na filmie z wieży z Scorpionem też dziękuję bardzo, bo nie wiedziałem, że jeszcze ktoś w ogóle Mortal Kombat ogląda, tak szczerze. Bo to jest taka... dziesiątki oczywiście. Ale 11 też jest taką... mocną grą. Dobra seria Mortal Kombat. Wszyscy mogą znać, mogą nie znać. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i pa pa!